Zezwolić aplikacji AC Identity na uzyskiwanie dostępu do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych w urządzeniu. A co mi tam? Ubisoft. Bluebyte i Ubisoft Studio przedstawiają. Kurde, aż mam... Kurde, aż czuję vibe. Ja bardzo przepraszam z tego. Z grania na PlayStation Vicie. A, no tak. Witajcie, widzowie. Pamiętacie zapewne, jak... Jak w jednym z pierwszych odcinków Zaptije, tak konkretniej, miałem przyjemność, kurde, mówić wam... Miałem przyjemność wam się zwierzyć z... Zwierzyć z zamiaru, czy jakoś tak, zdradzić wam swoją chęć zagrania w jakiegoś prawdziwego, pełnoprawnego asasyna na telefony. Assassin's Creed'a na telefony. No to właśnie jak sami widzicie, macie przyjemność teraz zauważyć. Zamiar ten ma przyjemność w tym momencie być teraz spełniony. Witajcie, moi drodzy, tak jak już powiedziałem, ja jestem Michał, a to jest Assassin's Creed Identity. Czyli pierwsza duża telefon... duża, można tak powiedzieć. Naprawdę duża gra na telefony, jaką mam przyjemność ogrywać. I mając duża, mam na myśli, że płatna. No, płatna powinienem bardziej powiedzieć, a nie duża, bo tak naprawdę, no, Zaptije raczej też można było nazwać dużą grą. El Matador. Bądźmy ważni, wracając do tematu. No właśnie, tutaj nam ma przyjemność nam się otwierać panorama miasta, w którym będzie nam dane skakać i tym podobne rzeczy. No tak trochę nostalgicznie mam przyjemność czuć feeling, bo nie, to jest zbyt długa komentarz i nie rozpraszam. No widzi, no więc tak. I... Czyli pierwsza, ja przepraszam bardzo, jeszcze raz i skutecznie, ja przepraszam, jak chciałem powiedzieć, czyli pierwsza płatna gra, jaką mam przyjemność dla was nagrywać, bo miałem przyjemność zapłacić za nią w celu oczywiście jej ogrania 9 zł. Tak, mam swoje konto bankowe, a tak naprawdę to mniej więcej 6, bo kupiłem tę grę, kiedy była zniżka. No i jak sami widzicie, no właśnie, connecting z jednocześnie z pobieraniem. No i właśnie, pewnie macie wiele pytań, jeżeli chodzi o tę grę. Otóż właśnie. Assassin's Creed to seria, która miała przyjemność mnie interesować od zawsze, przy czym różno stopniowo na poziomie, no właśnie, co poszczególnych lat. W pierwszych najpierw miała przyjemność mnie interesować swoją, kurde, no, znamiennością popkulturową, że no jest to taka znana, jest to jedna z najpopularniejszych rzeczy współczesnych serii, no. A po drugie... A potem... Chociaż było też coś chyba w międzyczasie, ale nie, raczej nie pamiętam. A potem miała przyjemność wzbudzić swoje zainteresowanie ponownie swoim poznaniem wątku fabularnego od pierwszej odsłony do aż do maksymalnie Rogue. No bo właśnie, no historii przede wszystkim Desmonda mam przyjemność się interesować, chociaż tak naprawdę no fakty są takie, że Assassin's Creed to no jedna z tych serii, dobra, może o tym porozmawiamy kiedy indziej, no ale w każdym razie nowa Desmonda, która ma przyjemność to co prawda kończyć się oficjalnie w Assassin's Creed 3, ale jest jednak jeszcze
przez członków co poszczególnych rodzin i uniwersalno kontynuowane jeszcze w czwórce i Rogue, no i jeszcze wliczane są odsłony poboczne na odsłony poboczne, prequelowo, interquelowo na PSP, DSA czy Vita. Także jest co nagrywać. A akcja Identity ma przyjemność rozgrywać się w międzyczasie wydarzeń dwójki. Także tego. W międzyczasie, podczas gdy Ezio Auditore będzie miał przyjemność walczyć z rodem Borgiów, nam dane będzie, kurde, no właśnie, wykonywać jako własnoręcznie wybrany spośród licznych klas bohater, asasyn, przepraszam, ale no asasyn bohater, no dziwnie tak mi się złożyło powiedzieć. Że właśnie. No ale w każdym razie, jako własnoręcznie wybrany spośród klas, danych klas postaci asasyn, dane nam będzie, no właśnie, walczyć, wykonywać wszelkiej maści popularne misje na terenie Włoch. I walczyć ze wszelakim jego plugastwem, oczywiście pod postacią tyrańskich rządów królewskich, jakie mają przyjemność być w nim, tym mieście sprawowane we Florencji, we Włoszech. Tak. Ja już powoli... No i zapewne to widzicie, prawda? Macie przyjemność tutaj rozpoznawać pewne rzeczy. Tak. No i tak jak obiecałem, jest to właśnie pierwsza gra, którą również nagrywam gamepadem, ten Assassin's Creed Identity. No i jednocześnie no przekonamy się, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać. A póki co, to mamy jeszcze takie intro slajdowe, które nam pokazuje piękną panoramę tego i owego, jeżeli chodzi o no właśnie. No a właśnie gram za pomocą tego gamepadem, no bo no. Jest taka możliwość i przydałoby się wreszcie tego gamepada no ponownie użyć. Ostatnim razem chyba używałem go 3 lata temu, kiedy grałem na emulatorze Game Boy Advance. Okej. Ale jednocześnie coś chyba przerwałem, tak? No właśnie, Assassin's Creed. No i właśnie, no, zapytacie pewnie, co z tym moim przechodzeniem seryjnym tych gier. No niestety, zarzuciłem to na pewien czas podczas przechodzenia jedynki. No bo no właśnie, mam przyjemność grać w te, no bo założyłem sobie, no że granie w te gry dla fabuły, za sprawą czego nie mogę dokonywać żadnych głupkowatych rzeczy, a dla rozgrywki, no to jest raczej dowolna sprawa, no to jest raczej decyzja dowolności, ale na pewno nie ten Teges, tym bardziej, że no. A ostatecznie udało mi się jedynie no poznać fabułę prequela jedynki, czyli Assassin's Chronicles na DS-a, którego ogrywałem rzecz jasna na swoim emulatorze, bo DS-a nie mam. No właśnie. Gdzie główny bohater był po prostu nie zwykłym asasynem. Po prostu zwykłym asasynem, którego mu powierzono jednakowoż no bardzo cenne zadanie, nie znalezienie świętego Graala, który może te Teges, no ma potencjał, by no zrobić niezły harmider, kurde, na zachodzie, gdzie się dzieje akcja i musimy powstrzymać przywódcę Templariuszy czołowego, jednego z czołowych przywódców Templariuszy, przed jego zdobyciem. Jednocześnie zapoznając się z pewną cyrkową panią, z pomocą której będzie nam dane, no właśnie, którą będzie nam dane współpracować, a co do której Altair będzie miał pewne, no, nie, znaczy, no, sugestie, tym podobne rzeczy. Zresztą, no właśnie, mam przyjemność wam teraz omawiać fabułę tego, jak wygląda ta cała, to całe Assassin's Creed, no, Kroniki Altaira, no ale, no, to, bo to jest bardziej to zapomnianego jej lore celi, ja przepraszam bardzo, aż taki skomplikowany, czy też ja po prostu za dużo słów wyplugam z siebie z prędkością, kurde, karabinu, szturmowego, czy też jakoś tak automatycznego. No właśnie, w każdym razie wiecie, o co chodzi. Nawet jeżeli ewentualnie byłby to nie mając sensu bełkot, to no mówię wam.
No i właśnie w każdym razie, no tylko póki co tę odsłonę udało mi się poznać jej fabułę w całości. I teraz plany poznania kolejnych odsłon trwają, chociaż nie wiem, czy one wypalą. Chociaż nie wiem niestety, czy one wypalą. Patrząc na to, patrząc na ilość wolnej pamięci pozostałą w moim kochanym PlayStation 3. No ale jak to mówią? No właśnie. No i proszę bardzo. Oto się nawiązaliśmy ostateczne połączenie z internetem. A misje fabularne pozwolą mi, kurde, odblokować co poszczególne dzielnice miasta, w których, no właśnie. Przy czym oczywiście, no. Ale to nie koniec wywodu, bo jeszcze podkreślić należy, że... No i kurde, właśnie, no przerwałem. Przerwać miałem niestety przyjemność, kurde, to przechodzenie serii, tak jak powiedziałem przed chwilą. Kończąc jedynie na Altis Chronicles, co najwyżej w połowie jakby nie patrzeć na... O! No i zaczynamy od razu z buta. Reach the staircase while the Santa Croc Plaza. Widzicie, jak to wygląda? Nie ruszam absolutnie... Oj! No tak, nie tędy. Trzeba będzie się poruszyć gdzieś obok. Z drogi, ludzie! No ja gram na tym. Eliminate the Rufan Citizen. Czy można tu chodzić? Eliminate the Rufian. Tap on the Hidden Blade Icon. Hua! Tak od razu się rzuciłem na niego. O nie! Aj! Aha, czyli, no właśnie, na przycisku A. No tak szybko miało przyjemność się teraz rozpocząć to wszystko tutaj. Co jest? Co jest? Activate your search of fury skill by selecting it from will skill. Aha. Dobrze. Udało ci się, teraz ucieknij. O. Okej, wspinanie się jest tutaj automatyczne. Tak prostolinijnie, kurde. A. No i się udało. Przy czym, no jestem zdziwiony co do poszczególnych rzeczy tutaj. Assassin's Creed Identity. No i witamy bardzo serdecznie we Florencji. O kurde. I jeszcze ta muzyka. Kevina MacLeoda. Twoje imię profilowe. Michał Duński, oczywiście. Michał Duński, witamy w Abstergio. Okej. No i dobra, tu jest właśnie możliwość sterowania naszego asesyna, no ale tak jak no powiedziałem wcześniej, bo niestety mój wywód został przerwany przez kurde nieoczekiwany ten teges. No właśnie. Oto więc mamy. Berserker. Ogłusza oponentów, zadaje obrażenia i rzuca bomby. Złodziej. Odblokuje złodzieja tylko z pomocą... No. Heroicznego sklepu. Trickster. Confuse enemies. Ogłusza przeciwników, używa czasowych bomb. Rzuca nożami... Piersowy armor, use smoke bombs, używa bomb dymnych. Można dokonać płynnej zmiany bohatera. Przy czym, no,
Tego asasyna to może przeczemy złocia okazuje się, że można kupić dopiero w heroicznym sklepie. Cokolwiek to znaczy, no ale no. Shadowblade, no przydałoby się kogoś tutaj wybrać. No mnie bardzo interesuje tak ten Shadowblade, który rzuca nożami, ale z drugiej strony jest jeszcze Berserker. No dobra, raz się żyje. Shadowblade. No kurde, myślałem z jakiegoś powodu, że to będzie dziewczyna. Wybierz imię Adriano Arangeri. Może być. Choose your assassin face using arrows. No rzeczywiście, można stworzyć tutaj własnego asasyna, przy czym... No kurde, takiego niepozornego. Człowieka, stwórzmy twarz. Okej, taka może być. Stwórz asasyna. Adriano Arangeri. Stwórz tego asasyna. No i dobra, oto jesteśmy na miejscu. Selecting campaign. Morderstwo kruków. Eksploruj. Przy czym cholera jasna, no bardzo by się przydało, abym do opcji zajrzał. Gamepad controls, select. Wybierz element. No to jest... In-game'owy layout. Przytrzymaj. Okej, okay, niestety ja mam pada takiego od PlayStation 3 gamepada, jeżeli ktoś obserwował moje ten. Z 11 listopada vlog, mini pseudo-vlog. No. Ale, no kurde, patrzcie co tutaj się dzieje. Tylko dwa przyciski z tego wszystkiego są tutaj wybrane. Wybierz przeciwnika, obiekt. Przytrzymaj, wyceluj, by wycelować swój skok. Poruszanie się, kamera. Poruszanie się, kamera. Przycisk akcji. Wybierz, atak. Przytrzymaj. Przytrzymaj, aby otworzyć kółko umiejętności. Zmień profil. Przycisk akcji. Przycisk akcji. Przycisk akcji. Notify me when gamepad is connected, disconnected. Oczywiście, że tak. Layout game'owy. No i jeszcze oczywiście opcje są na selekcie bądź starcie, no nie mam niestety pojedynczego przycisku. No ale przynajmniej no przyciski są mądrze rozłożone, ale wyceluj swój skok i przytrzymaj, aby otworzyć się no kółko umiejętności, że można ten ogłuszyć przeciwnika zawodowo. No i wybierz przeciwnika lub obiekt. Anonimusowy layout. W sensie, że poruszanie się po... no. Ale tylko, kurde, dwa przyciski z tych czterech są, no, wykorzystane. Okej. Okay. Tak więc mniej więcej już jak wygląda sterowanie w tej grze. Może wycelować i tutaj, że niby te przyciski, które normalnie służą za broń, to tutaj za wybór broni, kurde, w normalnych odsłonach, tak tutaj, no, w RPG-owej odsłonie, to, no właśnie. Zmieni profil, free combat, wolna walka, czy jakoś tak. No dobra. Okej. Okay. Tak jak chciałem powiedzieć, no właśnie, Assassin's Creed przerwany, skończony dopiero na... jedynie póki co na Kronikach Altaira. No i mam nadzieję, że przechodząc tę grę uda mi się go wznowić, chociaż nie wiadomo, a podobno nasz rząd miał przyjemność wpaść na pomysł, żeby od 21 grudnia, czy jakoś tak, nie znam konkretnej daty, no miało przyjemność nastąpić, no ferie obowiązkowe z powodu obecnej sytuacji światowej, jeżeli wiecie co mam na myśli. No. No i oto jesteśmy, cholera. Oto kurde mamy tryb fabularny, w którym dane nam będzie The Corrupted. Poznać kurde losy co poszczególnych rzeczy tutaj. Przy czym Enable L push indicators, hiring links, new mail, events, wydarzenia. Globalne audio.
Okej. Okay. Corrupted. Główny cel. Znajdź i zabij najemników. Zabij pięciu mili... Wezwanie. Zabij pięciu... Pięciu milicyjnych żołnierzy, zanim ukończysz misję. The city guards are not your allies. They will fight aggression with aggression. Nie są twoimi przyjaciółmi, będą zwalczać agresję agresją. No to nieźle. Kontynuuj. It all started the day dreamers in disguise as tax collectors entered the city and began harassing the citizens of Monteriggioni. As the only assassin in the city, it was his duty to save them. Monteriggioni. Ulica w Monteriggioni. The first mercenary is down the street. O, zabij najemnika. No właśnie, na kółku można zmieniać, kurde, no. Tryby skupienia. A pozostań ukryty w niskim profilu. No właśnie, to się profilami nazywa. A teraz szybko się stąd zmywamy, zanim... Chociaż z drugiej strony... Ejże, co? Ho! Chociaż z drugiej strony... No właśnie! Można, kurde, zmienić swój profil. Tutaj powinienem bardziej pobłażliwie do tego podejść. Co? Odizoluj target od jego celu. Proszę bardzo, nie ma... Ojej! Spadam stąd! Co? Nie! Chwa! Spokojnie. Kilder, zabij wystarczających najemników. Okej, okay, mam póki co, kurde, dopiero się ogarniać w tej grze i zbyt szybko wszystko idzie. Ale dobra. Oto udało mi się zabić... No właśnie, ale teraz trzeba będzie się zająć celami głównymi. Zapoznałem się już, jak powinno wyglądać to i owo. Ale teraz powinienem, kurde, no właśnie. Zajść po cichu tego tutaj głównego najemnika. Przy czym powinienem zrobić to rzecz jasna w bardziej subtelny sposób. No chyba, że właśnie, mogę się zawsze ukryć w tych tutaj rzeczach. Ha! Ha! Parkour! A teraz... Lepiej pozostać w ukryciu. Dlaczego nie mogę się chować tak jak w dużych... No, niestety nie można się chować tu tak jak w dużych odsłonach. Ale mam za to genialny pomysł. Oj! Pff.
Przydałoby się pozbyć tego strażnika na dachu. Ej, nie! No, przydałoby się pozbyć tego strażnika tam na dachu, ale niestety jakoś... Okej, jeszcze raz. Mogę zawsze zrestartować misję. I tutaj się okazuje, że zawsze mogę zrestartować misję. Także, no. Okej, także zrestartowałem misję, no i no. No i właśnie, tutaj na kółku mogę zmieniać profil, no już to wszystko widzieliście, ale teraz zobaczycie w lepszej wersji. Pozostań w ukryciu za sprawą niskiego profilu. Ciach! A jak jestem w wysokim profilu, to się rzucę ze skoku na niego. Ciu! A teraz się chowamy. Nie o to mi chodziło. Co jest? Aha, że niby w taki sposób. Nie mogłem zeskoczyć na... Że z tego płota nie mogłem zeskoczyć na to z Sanem, ale już ogólnie to tak. No przecież tak, no przecież to jest niemożliwe. Okej, powiem wam szczerze, że ten strażnik tam jest niemożliwy z tym swoim no. Także nie pozostaje nic innego jak go zignorować. No i proszę bardzo. No, jak się akurat okazuje, niestety, ale pewne możliwości w tej grze jednak są dosyć upośledzone, ja przepraszam bardzo, ale w handheldowych asasynach, też będących pełnoprawnymi takowymi, no jakoś takich problemów nie ma, więc o co tu chodzi? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale można ten, spekulować, że ewidentnie coś tutaj nie gra. Ale w każdym razie, no widzicie teraz właśnie, co się tutaj dzieje. Hej, że co? Hej! Nie widziałeś tego? O nie. Niech to! No przecież RPG, więc... Teraz jesteś bezpieczny. Coś tu nie gra. I dowiem się za wszelką cenę, co? To właśnie na środku tej uliczki czekacie śmierć. Cholera jasna. Dobra, ja nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale zakładam, że... Niech to. Au! Pierwszy celów został wyeliminowany. A teraz czas zająć się kolejnym. Do którego dotarcie może jednak trochę zająć. No i kurde, muszę pamiętać, że... Nożyki nie działają wcale na aż tak długi dystans, który mi rzuca Shadow Blade, wybrana przeze mnie klasa.
Także, no właśnie. No ale dobra, udało mi się zlikwidować wystarczającą ilość przeciwników, więc teraz... Będzie trzeba dostać się mniej więcej tam, aczkolwiek, no właśnie. Niech to! No przecież to... No przecież mimo, że jest... No przecież kurde... To jest syndrom Schrödingera, tego asesyna, że niby jest taki sam, co te pełnoprawne odsłony, ale... Ale jednak nie. Przynajmniej tutaj udało mi się doskoczyć. Zabij strażnika, kiedy będzie sam. Mam taką ambicję, aby go załatwić. Niech to. Co? Do! Leż! I nie wstawaj! A teraz... Ja! Skok! I prosto do siana! I się udało! A teraz, muszę pomyśleć, jakby tu uciec stąd, ale raczej to nie będzie wyzwanie. Tylko żeby uważać na przeciwników. Do! Nic nie widziałeś. Bo nie będziesz, no i w sumie nie będziesz miał też możliwości, jak powiedzieć im tutaj wszystkim. Dobra, trudno, nie obchodzi mnie to. Nowy kodeksowy kod Montrigioni. Misja zsynchronizowana. Tak jest! Udało się! Awansowana na drugi poziom. Ciekawe, czy skoro jest to RPG, to można wywalić zdobyte punkty na co poszczególne umiejętności, bo bardzo bym chciał polepszyć to rzucanie nożami. No sami widzieliście, czym to poskutkowało. No przecież to... No przecież to RPG, ja przepraszam bardzo, miałem przyjemność, kurde, na wszelki wypadek się uzgodnić, bo przecież gdyby to było normalne RPG, to już po tym rzuceniu nożem ten strażnik by leżał, a tak to... No, i poza tym, co to ma być, że aby załatwić strażnika nożem, to trzeba... No chyba, że to też zależy od umiejętności. Dobra. Tutaj mamy kolejne zdradzanie fabuły. No i myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek z Assassin's Creed. Nowy kodeks odblokowany. Wróć do kampanii. Dzisiejszy kodeks... No właśnie. Dzisiejszy odcinek... Dzisiejszy odcinek... Z Assassin's Creed Identity. No powiem wam, że no ja przepraszam bardzo oczywiście, że ta seria ma przyjemność się ciekawie zapowiadać, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie... gładko i nie będzie żadnych... dziwnych rzeczy. Ale bardzo bym chciał... Sklep? Póki co sklep jest zablokowany. Co? Montreal. VR-owy trening Animusa. O, to jest ciekawe. Are you sure? Co? Montrealski... Crimson Sunset. Nowość. Co to jest? Że niby jakiś dodatek DLC do gry, która jest już płatna.
To raczej nie jest nic pozytywnego. Dobra, ale no właśnie. Włochy. Morderstwo kruków. Skorumpowani. Krew uzdrowiciela. Okej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy... To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak jak powiedziała Assassin's Creed Identity. I właśnie, niestety jak się akurat okazuje, jak sami zdążyliście zauważyć, moja siesta, kurde, od regularnościowa, z okazji powrócenia do regularności, jakby nie patrzeć, miała przyjemność się niefortunnie przedłużyć z powodu, kurde, wspólnego spędzania czasu z mamą, kurde, w zeszły weekend. No powoli zbliżamy się do końca roku i jeszcze detektywa Rogersa ani widu, ani słychu, ale spokojnie. Uda mi się, kurde, go stworzyć, a niestety póki co zdołał minąć cały rok od tego wszystkiego i ani śladu, kurde, zapowiedzi trzeciego detektywa Rogersa. Bynajmniej jednak coś wymyślę. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku, który ukaże się już w grudniu i kiedy będzie już ten czas wolny z powodu lockdownu absolutnego, czy jakoś tak. A teraz pozwolę się pożegnać. Cześć! Jeżeli okaże się, że ten film jest długi, to nie wiem, co zrobię. No i musiałbym jeszcze też odrobinę wprawy coś tam zrobić, jak się to tam mówi, przy graniu w tę grę, bo dawno nie grałem i no. Cześć!